bardzo ważne inwestycje, dwie drogi na terenie Grójeckiego. Jedna droga na terenie gminy Grójec i Kubek-Uleniec. Droga o długości 2,350 metrów. Druga droga znajduje się na odcinku dwóch gmin, Mogielnica i Błędów. I z tego miejsca chcę bardzo mocno podziękować marszałkowi województwa, bo bez wsparcia 60% tych inwestycji pojedzie na jedną i na drugą drogę, 60% nie byli w stanie wykonać tych inwestycji. Dzięki temu wsparciu jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że te drogi będą ukończone. No, w przeciągu 2 miesiące będą na pewno zakończone. Ale dodatkowo również wsparcie uzyskaliśmy z samorządu gmin. Także również podziękowania dla samorządu gminy Grójec. Jest z nami zastępca burmistrza i przewodniczący Rady Miasta Grójec. Również podziękowania dzisiaj nie są z nami obecni władze gmin Mogielnica i Błędów, ale jest z nami obecny pan Ryszard Woźniak, gdzie grupa RAJPO zadeklarowała, muszę powiedzieć, że rozpoczęła inicjatywę pozyskania środków na tę inwestycję, bo zwracali się z prośbą zarówno do marszałka, jak i do nas i dzięki dobrej współpracy pomiędzy samorządami i jak mam tutaj przykład grupy sadowników, udało się pozyskać środki, przeprowadziliśmy procedurę przetargową i prace zostały rozpoczęte. Ale również podziękowania należą się radnemu synku Mazowieckiego Leszkowi Przewodnikowi, który czuwał nad tym i cały czas chodził, rozmawiał i w sejmiku przekonywał, żeby te pieniążki trafiły i w zarządzie województwa. Ja również dziękuję, składam podziękowania na ręce zarządowi, są członkowie zarządu, przewodniczącemu Rady Powiatu, że udało się podjąć uchwałę i zabezpieczyć te środki na te inwestycje. Także dziękuję panie marszałku. Dobrze. Panie pośle, panie radny województwa, pan starosto, szanowni państwo, też bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj podpisać te umowy. No to są drogi po przejścia, przynajmniej jedna z nich jest po przejścia, ponieważ na tej projekt, który nie chciał realizować poprzedni zarząd powiatu, nie wiem z jakich powodów, prawie sobie tego mam wyjaśnić, ale to było to jakiś racjonalny zupełnie. O zmianie władz powiatu, powiat był zainteresowany i chciał w ten program finansowy, który realizuje samorząd województwa wejść. Proszę Państwa, my realizujemy program wsparcia dla ważnych inwestycji pod względem wyrównywania rozwoju naszych subregionów. No i w tym roku przeznaczyliśmy na to kwotę 30 milionów złotych, w przyszłym i na następnym to 50 milionów. Razem wszystkie programy wsparcia to jest blisko 100 milionów złotych w tym roku. Nie będę ich wszystkich wymieniał, ale na pewno część z tych programów też wypadła do gmin tutaj w powiatu grójeckim i do samego powiatu. Więc te dwie drogi myślę, że są ważne z naszego punktu widzenia, jeżeli chodzi o rozwój powiatu grójeckiego. Bardzo się cieszę, że tutaj teraz, znaczy unikalna sprawa, pan mówił, że grupa producencka też się zaangażowała w to i to wykładając własne pieniądze, prawda? To się rzadko zdarza, bo o ile gminy starają się współpracować z powiatami w tego typu inwestycjach, no to czy prywatni właściciele, czy firmy, czy organizacje producentów, no rzadziej, tak? Lubimy być sporadycznie. I to pokazuje, że wspólnie można więcej. Także proszę przekazać całej gminie podziękowanie, bo w ten sposób łącząc pieniądze sadowników gmin, powiatu i województwa udaje się zrobić, zrealizować dwie ważne z punktu widzenia rozwoju inwestycje. No stan tej drogi był taki, że pewnie już dłużej był taki, że już dłużej oczekiwać nie było można. Chcę powiedzieć, że będziemy ten nasz program kontynuowali, także przygotowujcie
najlepiej zgłaszajcie się, bo już jest dużo chętnych na następne lata, więc myślę, że warto się do tego przygotowywać. Warto się też przygotowywać do nowej perspektywy unijnej, dlatego że dzisiaj między innymi podpisałem z Unią Chinów projekt na walkę o czyste powietrze, na wymianę pieców. Takich umów podpisujemy w ostatnim czasie bardzo dużo, a w przyszłości myślę, że to będzie taki jeden z strategicznych kierunków, czyli wymiana pieców, termomodernizacje, odnawialne źródła energii, czy to, co my nazywamy zieloną stroną mocy. Chciałem też podziękować koledze Przewodniakowi, bo rzeczywiście bardzo zabiegał o te środki. Jest waszym dobrym ambasadorem w samorządzie województwa, ambasadorem powiatu wojewódzkiego, a nie tylko, to wszystkich powiatów ziemi radnych. Także życzę dobrej realizacji. Mam nadzieję, że się spotkamy na oddany do użytku. Dziękuję bardzo. Państwo, teraz słyszymy od Was. Tak, proszę. Pozwolicie, panie marszałku, panie starosto, panie burmistrzu, panie pośle. Szanowni Państwo, ogromnie się cieszę, że kolejna inwestycja wspierana ze środków budżetu województwa mazowieckiego może być realizowana w powiecie kujeckim. Ogromnie się cieszę i za to bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi. My wszyscy wiemy, że sami nie zrobilibyśmy nic. Tak na dobrą sprawę i również województwo, żeby poprawić pewne standardy pracy i samych rolników, ale również mieszkańców samego województwa, też nie przyniosłyby tego efektu. Przy współpracy i to, co powiedział pan marszałek, przy współpracy gmin, powiatów i województwa, również sektora prywatnego, biznesu, możemy rzeczywiście osiągnąć duży sukces i na ten sukces bardzo ogromnie dziękuję. Ja chciałem podziękować tutaj z tego miejsca całemu zarządowi powiatu, że podjął się bardzo poważnego wyzwania, bo mimo, że te środki są dostępne z naszego budżetu, ale ten wysiłek powiatu jest naprawdę bardzo poważny. Wiemy o tym, że powiat boryka się z różnymi problemami, wiemy, że tych problemów budżetowych jest bardzo dużo i za to właśnie, że podjęliście takie wyzwanie, bardzo serdecznie, ja osobiście i myślę w imieniu mieszkańców ogromne, ogromne zarządowi, panu staroście i wszystkim bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, panie starosto, panie burmistrzu, staram się usłyszeć kilka zdań, ale najbardziej cieszy to, że ta droga ma taki złożony system finansowania, czyli wiele podmiotów w tym uczestniczy. Chciałem tylko kilka takich zdarzeń historycznych, że w kadencji, kiedy radny powiatowy Stanisław Woźniak, Wiesław Woźniak, który jest członkiem naszej grupy RAIPO, wymyślił o taki mechanizm, aby drogi powiatowe współfinansować z powiatem z gminą. To było kilkanaście lat temu, kiedy ja byłem starostą, również z inicjatywy Wiesława Woźniaka, wpadliśmy na taki pomysł, aby włączyć, jeżeli taka jest mała chęć, mieszkańców podmiotu gospodarczego do współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych, wystarczy samorządu gminy. Dzisiaj mamy jakąś kulminację tego partnerstwa, nazwijmy go publiczno-prywatnego, że realizujemy na terenie powiatu kujeckiego drogę, które są działowcami pod względem finansowym. Samorząd województwa mazowieckiego, samorząd powiatowy, samorządy gminne, tak jak w przypadku tej drogi w okolicach firmy RAIPO, także podmiot prywatny. To pokazuje bardzo dobrą rolę, jaką spełnia samorząd powiatowy. Tych wszystkich, którzy zajmują powiatem, że umieją nawiązać bardzo dobre relacje z marszałkiem województwa, z zarządem województwa, nie kierując się wielką polityką, tak jak to było w przypadku poprzedniej decyzji poprzedniego zarządu. Dobre relacje z samorządami gminnymi, bo tych inwestycji z gminami jest cała masa. I w tym przypadku również z podmiotami, które działają w sferze gospodarczej. Więc abyśmy w tym kierunku szli, bo dla nas wszystkich najważniejsze jest to, żeby się poruszać w dobrych drogach, a ta droga ma strategiczny wymiar. Nie tylko chodzi o dojazd do ulicy, do kościoła, czy gdziekolwiek, ale ma strategiczny wymiar gospodarczy, bo
ta i te inne drogi stanowią łącznik do wytworzenia płodów rolnych, głów i owoców z terenu Wujewczyzny, bo są dobrze skomunikowane z drogami wojewódzkimi i znanymi. Także z mojej strony ogromne gratulacje i podziękowania za taką decyzję. Ja chciałbym bardzo raz jeszcze serdecznie podziękować Panie Marszałku za tą gotowość, otwartość. No Pan się dziwi, że my wystąpiliśmy z taką inicjatywą i z takim wkładem. Ja jestem ekonomistą i zdaję sobie sprawę, że bez tego naszego wkładu ta droga nigdy by nie powstała, bo no to była jak gdyby jakaś zachęta, prawda, do tego. Ona jest bardzo ważna, ale nie ma tam zainteresowania, ona nie zamieszkała po prostu, niewiele tam jest zagród przy tej drodze. Natomiast jest bardzo ważna, bo ona cały transport jabłek do przetwórstwa, do Belera, z zachodniego Mazowsza, to wszystko jedzie tą drogą. Także tam w sezonie to jest praktycznie ciąg, jeden za drugim jedzie. Chciałbym serdecznie też przyłączyć się właśnie do podziękowań i Pana Radnego dla samorządu starostwa, ponieważ, no tak jak Pan Marszałek powiedział, w ubiegłym roku wystąpiłem z tą inicjatywą, no niestety tamtej władzy te pieniądze śmierdziały chyba, jak również i Pana Marszałka i nie doszło to do skutku, dlatego no, jestem wdzięczny i dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ta inwestycja zostaje realizowana. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.